Waldemar, rolnik, szuka żony, zorganizował Q&A i odpowiedział na pytania dotyczące jego relacji z Dorotą. W ostatnim czasie wokół pary znów zrobiło się gorąco, a nawet pojawiły się niepokojące doniesienia o kryzysie w ich związku. Teraz internauci zwrócili się do rolnika pytając o prawdę. Waldemar odpowiedział: Waldemar, rolnik, szuka żony, odpowiedział na pytania o Dorotę. Waldemar i Dorotą są jedną z par, która poznała się w 10. edycji Rolnik Szuka Żony. Zakochani dość rzadko pokazują w sieci wspólne zdjęcia, co niepokoi internautów. Ostatnio ukochana rolnika udostępniła w sieci nowe zdjęcie z niepokojącym opisem i od razu pojawiło się pytanie, czy Dorota, rolnik szuka żony, nie jest już z Waldemarem? Para po kilku dniach zareagowała na plotki na swój temat i zdementowała wszystkie rewelacje. Teraz Waldemar podczas relacji na Instastories postanowił znów zabrać głos w sprawie relacji z Dorotą i sam zachęcił internautów do zadawania mu pytań. Internauci od razu zareagowali i zaczęli dopytywać o relacje Waldemara i Doroty z Rolnik Szuka Żony. Fani zwrócili uwagę, że ukochana rolnika co jakiś czas publikuje w sieci niepokojące wpisy, które mogą sugerować problemy w ich związku. Internauci zapytali wprost, czy robią to pod publikę. Waldemar odpowiedział: Szanowna pani, ja nigdy nie robiłem niczego pod publikę, choć nadal mi się to zarzuca. Nie pomyślała pani, że te posty nie zawsze muszą tyczyć się mnie, tylko innych nieżyczliwych ludzi. A te artykuły i nagłówki wyssane z palca, byle tylko wzbudzić zainteresowanie pani podobnych, to jest specjalny trik, by robić coś pod publikę. Warto przypomnieć, że zakochani już jakiś czas temu zdradzili, że po zakończeniu roku szkolnego syna Doroty, para chce ze sobą zamieszkać. Kto wie, może wówczas zakończą się plotki na ich temat? My mocno trzymamy za nich kciuki.